W ramach regionalnego programu operacyjnego wiele miast w regionu województwa zgłosiło zapotrzebowanie, dofinansowanie odnośnie remontu, modernizacji, budowy dróg. Jak wygląda na tle innych miast Grudziądz? Panu chodzi o obecny regionalny program operacyjny czy przyszły? Przyszły. Przyszły jest teraz w fazie konsultacji, więc 5 odbędą się tutaj chyba w Grudziądzu konsultacje. Mam nadzieję, że prezydent Grudziądza pewne uwagi zgłosi, ale chcę powiedzieć, że... Mówił pan tutaj, że z Grudziądza jak do tej pory nie było sygnałów chęci partycypacji. Nie wiem, bo mówię, będą konsultacje społeczne, natomiast jeśli chodzi o Grudziądz, nie zauważyłem zbyt dużo zadań zgłoszonych do tak zwanego kontraktu terytorialnego i do strategii rozwoju województwa, a to są jakby dokumenty, z których RPO będzie czerpało właśnie te zadania i przedsięwzięcia. Na przykład w porównaniu z Włocławkiem nie zauważyłem, żeby tutaj do tej strategii były zgłoszone jakieś projekty remontu czy modernizacji dróg krajowych czy wojewódzkich. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosiliśmy na przykład projekt rozwoju geotermii w Grudziądzu, a także modernizację linii kolejowej 207. I w tych obszarach, w których mogą Państwo niejako samo inicjatywę podjąć? Ponieważ no, nie mogliśmy zgłaszać remontu dróg bez porozumienia z zarządcą tych dróg, czyli tutaj z miastem Grudziądz. Myślę, że do tego RPO nowego prezydent Grudziądza zgłosi więcej tych projektów, których nie widzieliśmy zgłoszonych do strategii rozwoju województwa czy do kontraktu wojewódzkiego. Bo tak porównując właśnie, bo ja jestem z Włocławka, porównując miasto Włocławek i Grudziądz, to jeśli chodzi o projekty dotyczące dróg, no Włocławek został wpisany. Będą modernizowane drogi krajowe i wojewódzkie we Włocławku i w obrębie Włocławka. Jak rozumiem, jeszcze sprawa nie jest zamknięta i tu będą jeszcze rozmowy. Oczywiście, nie wiem, to będą musiały być rozmowy z władzami województwa, a także teraz podczas konsultacji mogą być zgłoszone do RPO. Tylko tak jak powiadam, strategię już uchwaliliśmy, ona będzie modyfikowana co roku. Jeżeli prezydent po prostu będzie miał jakieś wnioski, to myślę, że będzie można zmienić strategię i będą te przedsięwzięcia mogły być wpisane w RPO na 2014-2020.